Cześć, witam Was w ostatnim odcinku w tym roku. Dzisiaj znów będzie szybko, ponieważ mój telefon się buntuje i mówi, że takiej liczby muzyki, takiej ilości muzyki jednak nie jest w stanie wytrzymać, dlatego mam tylko 7 minut. Przychodzę dzisiaj do Was z... Wracam z terem Gutkindem i zaczynamy tą... Nie wiem, to się chyba nie nazywa w żaden sposób, ale jest to seria czterech... Tak, czterech książek, które są kontynuacją w jakiś tam sposób Miecza Prawdy. I kilka słów na wstępie, ponieważ ja podchodząc do tej lektury, do pierwszej części Wróżebna Machina, każdy widzi, zastanawiałem się, jakby wiecie, w jakich czasach się to będzie dziać. Jakby rozumiem Miecz Prawdy, przeczytałem tą serię. Oczywiście, jeżeli nie przeczytaliście, to do tego nie macie w ogóle co zaglądać. Jak i do całej rzecz jasna serii. I wiecie, zastanawiałem się jakby, kiedy to się dzieje, jak to się dzieje, tak? No bo mimo wszystko, im dalej w czas po wydarzeniach z głównego cyklu, tym z mojego punktu widzenia ta nowa seria byłaby mniej atrakcyjna. Ale uspokajam tych, którzy są ciekawi. To się dzieje praktycznie od razu po Mieczu Prawdy. I to jest bardzo, moim zdaniem, duża zaleta, ponieważ jakby wchodzimy w 100% do tego klimatu, do tego świata, do tego, wiecie, całego chaosu lub już nie chaosu, chociaż jak się później okaże chaosu, wydarzeń, które działy się w głównym cyklu. Więc dla mnie to jest bardzo duża zaleta tego pomysłu na tą serię nową, czterotomową. Że ona dzieje się bezpośrednio po. No i teraz tak. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o Terego samego w sobie, jego konstrukcję fabuły, pewnych takich rzeczy, to tu się absolutnie nic nie zmienia. I to jest, dla jednych będzie zaleta, dla drugich będzie wada, a dla trzecich będzie to i to. Ja jestem w tej trzeciej grupie, ponieważ ja lubię pewien taki jakby schematyczność Terego. Wiadomo, czego się u niego spodziewać, wiadomo, jakby na jakiej zasadzie to wszystko działa, to jest dosyć przewidywalne, ale jakby to jest to, co powtórzę, to co mówiłem odnośnie głównego cyklu, i to pewnie nie raz, że tu się bardzo dużo rzeczy różnych dzieje. Znaczy, może nie mówiłem tego tymi słowami akurat co teraz, ale tu się dużo różnych rzeczy dzieje i dziać będzie. Finał tego wszystkiego jest nam raczej od samego początku znany, ponieważ też nie sądzę, żeby tutaj finał historii się skończył śmiercią kogokolwiek z bohaterów. Jakby. Hello, no sorry. Natomiast jak do tego dojdzie, co się wydarzy pomiędzy, masa zagadek, masa niewyjaśnionych spraw, wiecie, takich elementów, które Terry wplata gdzieś do swojej fabuły, które. Każą nam się zastanowić, cholera jasna, to się naprawdę dużo wydarzy zaraz. I faktycznie tak jest. Więc mówię, ta przewidywalność dla mnie ma jednak przede wszystkim to jest zaleta, ponieważ wiemy się czego się spodziewać, jakby nadążając w toku za opowieścią, po prostu ją chłoniemy. Nie wiem, dla mnie to jest zaleta. Dajcie znać w komentarzach, czy dla Was jest to zaleta, czy wada, ta przewidywalność Terego. Książka generalnie jest o tym, tak jak powiedziałem, jakby budzimy się od razu po tym, jak tamten imperialny ład został pokonany. Richard i Kaelen są tam władcami Dharry i w ogóle wszyscy są szczęśliwi, ale nie do końca wszyscy są szczęśliwi, ponieważ dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Każdy jest w ogóle hype na przepowiednie. Każdy chce. Przepowiednie, każdy przepowiada i w ogóle o co chodzi. I no oczywiście te przepowiednie nie są zbyt dobre dla naszych głównych bohaterów. Tych naszych głównych bohaterów ja już jakby to wiem, chociaż też wiedziałem to przed przystąpieniem jakby do lektury. Czeka masa różnych dziwnych przygód, oczywiście nie razem. Jeśli chodzi o tą serię, nie wiem nawet jak to nazywać, o tą serię, tak to już pozostańmy przy tym. No i wiecie, no nie będę wam zdradzać jakby całej fabuły, ale wszystko to jakby tyczy się dookoła tych przepowiedni, które się tam dzieją, przynajmniej pierwszy tom dookoła nich się gdzieś tam zamyka, obraca. I fajne, mówię, fajne jest to, że wracamy tak naprawdę
od razu do tego świata, wracamy do Kary, wracamy do Zeda, wracamy oczywiście do Richarda i Kalen, jakby wracamy do całej masy tych zdarzeń, które tak dobrze znamy i lubimy. Oczywiście jest tu sporo takich rzeczy, do których można się przyczepić na zasadzie takie, wiecie, wychwalanie Richarda. Richard jest w ogóle generalnie postacią, która chyba im dłużej Terry o nim pisze, tym sam popada w taki samozachwyt nad tą postacią i robi z niego takiego mega czytanego człowieka, który no, wszystko wie, chociaż nie do końca, ale potem się okazuje, że jednak wszystko wie. Wiecie, takiego władcę, który nawet jak się myli, to ma rację. Jakby no, robienie takich bohaterów, ja postać Richarda uwielbiam, żeby nie było, no ale jakby rozumiem, że nie każdemu się to może spodobać i gdzieś tam jakieś, wiecie, takie elementy mogą przeszkadzać. Natomiast jeżeli spodobał Wam się cykl Miecza Prawdy, a mi spodobał się bardzo, pomimo tego, o czym jakby mówię w tym filmiku, o tej przewidywalności i tak dalej, to Wróżebna Machina i cała ta seria, jakkolwiek się nazywa, pewnie w ogóle się nie nazywa, to jest w 100% dla Was. Ja to pochłonąłem. To inna kwestia, że to jest dużo krótsze niż się spodziewałem, szczerze mówiąc, więc połknąłem tą książkę dosłownie. Więc tak, jeżeli siadł wam główny cykl, to zdecydowanie nie zastanawiajcie się zbyt długo i czytajcie, bo naprawdę moim zdaniem warto. Jestem ciekaw mimo wszystko, co będzie dalej. Słuchajcie, czas mi się kończy. Ode mnie wesołych świąt, wszystkiego dobrego na nowy rok. Dajcie znać w komentarzu, ile tam wam książek się udało wam w tym roku przeczytać. Udanego Sylwestra. No i co, trzymajcie się. Do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego. Na razie i cześć.